świętego Piotra w Hamburgu, na placu, gdzie kiedyś była katedra. Dzisiaj mamy 16 października 2021 roku, rocznica objawienia się świętego Michała Archanioła we Francji w 708 roku, rocznica zgilotynowania królowej Marii Antoniny w 1793 roku, świętej Jadwigi Śląskiej, chociaż on dzień wcześniej, 15 października zmarła, co jest ważne. Wybrano ten dzień na wybór Karola Wojtyły, papieża z Wadowic. Urodził się w Wadowicach w domu Żyda 18 maja 1920 roku, kiedy w Rzymie poświęcono kamień węgielny pod kościół Serca Chrystusa Króla. Miał na Wawelu, został kapłanem 1 listopada 1946 roku, kiedy w Rzymie przy domu stewardów była koronacja Matki Boskiej, obrazu Matki Boskiej, która od 9 lipca 1796 roku poruszała się, płakała w ponad 101 obrazów w Rzymie. Tam był właśnie tego dnia koronowana Matka Boska w dziękczynieniu za jej reakcję. Płacz, 101 obrazów, kiedy wywrócono papieża. W Rzymie nie było papieża. Jeden z papieży, najważniejszy papież, umarł właśnie w tym miejscu. Święty Benedykt V, 132 papież. Urodził się w Rzymie 2 marca 1915 roku. Został wybrany papieżem przez Rzymian 22 maja 1964 roku i wyrzucony z Rzymu 23 czerwca w 1964 roku. Przybył tutaj z biskupem do Hamburga i osiadł w klasztorze świętego Ankskara. Umarł na wygnaniu 4 lipca 1965 roku, ale przepowiedział, że to było przeciwko woli Boga, dopóki nie będzie w Rzymie. Były trudne rzeczy, więc po śmierci Ottona I cesarza, jego żona święta Adelaida razem z biskupem, który żył w Hamburgu, przyczynili się do kanonizacji papieża Benedykta V, który wrócił do Rzymu. Jest pochowany w bazylice świętego Pawła za murami. Święty papieżu Benedykcie V, stawia się za nami. Dlatego też jest proklamacja Ameryki 4 lipca 1776 roku. Ciekawe, że to jest dzień, kiedy przybył do Hamburga z Poznania rabin Rafał Cohen. Był on dziadkiem niezwykłego karmelity Hermana Cohena, który się urodził właśnie tutaj w Hamburgu 10 listopada w 1820 roku, który nawrócił się mocą Eucharystii w Bad Ems, gdzie potem sfałszowaną depeszą wywołano wojnę prusko-francuską. Zmarł jako duszpasterz francuskich więźniów 20 stycznia w 1871 roku w Berlinie, w mieście, gdzie urodziła się polska królowa 25 sierpnia w 1270 roku, w dniu śmierci świętego Jadwiga Króla. Jezu, ufam Tobie, wszyscy święci, błogosławieni, wspomagajcie nas.